Witam, z tej strony Mordimer Maderlin z klanu Sumo. Chciałbym przedstawić tą oto bitwę. Bohaterem jej jest ziomek 92.2 z naszego klanu, nasza maskotka. Bitwę tą odbył na czołgu amerykańskim 8 tieru ciężkim T-32. Co do samego czołgu, no co do zalet, to przede wszystkim wieża, no po prostu no nieprzebijalna. No działało, określiłbym średnio, pętlacy trochę mała jak na smetiery, to tylko 198, chociaż na goldzie jest prawie 260, obrażenia w granicach 300 punktów HP, tak więc nie ma źle. W porównaniu do T-29 dół tego czołu wydaje mi się jest lepszy. Ziomek postanowił udać się tutaj na lewą stronę, tak jak większość jego teamu. Tak jak widać, jest powiedzmy porówno. Przed nim jest ten oto nasyp. Ustawi się za nim i po prostu będzie bronił tej lewej flanki. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, pierwszy do ugolenia. Niestety za zero. Przeładowanie. No, chętnych nie ma jak widać. I kolejny strzał za zero. No, ile tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć przeciwników. Pierwsze obrażenia z podpaleniem. No i po prostu mistrzostwo świata w porównaniu. Kolejne obrażenie, a oni stoją jak te cielaki, a ten to już w ogóle mistrz. I pierwszy frak, a tam drugi, a stoi, nie cofnie się. No i drugi frak. 1700 obrażeń. Przed nim T-29. No, widzę, że druga flanka padła, tak więc trzeba przycisnąć w tym mieście, nie ma co czekać, bo się przegra bitwę. No i w tym momencie chili afery i obrażenia drużynowe niestety. No i żeby postanowił wyjechać, no co ma do stracenia? Za chwilę po prostu ta bitwa będzie przegrana totalnie. No i pięknie, pierwszy strzał, no a tutaj akurat powinien stanąć, kupić i dopiero strzelić, niepotrzebnie aż tak. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Jak już i tak ma na wymianę jechać, to... No i dwa. Ten tutaj... O. Pięknie. Ziomek skontował się przypadkiem. No i dostał strzał z prawej strony od tej fałki. No i nie popatrzył na matkę, no i efekt tego... 300 HP mniej. No w tym momencie postanawia cofnąć się, bronić kapa. Jest to najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Nie ma sensu pchać się na Hama, na ich bazę. Przed nim ST1, prawo Spitz, RHM i IS-2. Tygrys 2. No, jeżeli się będzie dobrze ustawiał, naprawdę może dużo zdziałać. RHM chybia, teraz na spokojnie można go obrabiać. No ale... Tak, powiedzmy strzał z biodra idealnie weszło. Już w tym momencie 2500 obrażeń. Przyzwoity wynik. No i RHM nie ma i zostają nam
No i niespodzianka. Okazało się, że ich trzeci postanowił także udać się na kapa, tak więc wszyscy przeciwnicy są w okolicach kapa. Kolega jest stokowy, tak więc jest w tym momencie na przegranej pozycji. Jedynie co on może zrobić, to cofnąć się, ponieważ ziomek będzie go okładał, a on nie jest w stanie go przebić. No i mistrzostwo Cromwella. Pięknie. No i trzeci przynajmniej Faragan został. Kolega pięknie to zrobił. Postanowił popełnić samobójstwo. No i sprawia ostatnie dwa czołgi. Tygrys drugi. To już 4400 obrażeń. Ci dwaj przeciwnicy postanowili, że będą używać tylko i wyłącznie pocisku wody około bieżących. No, niestety, no. Tygrys to 300 kolejne. Już prawie 5000 obrażeń w tym momencie. Najprawdopodobniej bitwa skończy się skapowaniem bazy przez gracza w lisie trzecim. No i tutaj raczej nic się nie może wydarzyć. No i w tym momencie gąska bokiem i koniec. Mniej więcej tak to wygląda. As pancerny, zwiadowca, stalowa ściana, prawie 80 tysięcy srebra, 2127 expa za tą bitwę. Jak widać, ziomek praktycznie sam objechał ich team. Następny gracz zrobił zaledwie 1700, jest to 1000 i jest 3A. No i pięknie, 4000 odbite na wieżę. No naprawdę wynik imponujący. 5000 obrażeń, 22 cel z 24. Tak więc gratuluję wyniku i do usłyszenia ponownie.